224 dni temu. 335 dni temu i 3 godziny. Dawno, dawno temu, za zapomnianymi wodospadami, za burzowymi równinami, żyła Zadymiara, która nazywała się JJ-ka i która nie logowała się do Brawl Stars od ponad roku. Więc dzisiaj, moi drodzy państwo, zawołamy JJ-kę, żeby zalogowała się na swoje konto i zobaczymy, jakie ciekawe nagrody ma do odebrania. Wybieramy numer. JJ, dzwoń. Hejo, padnij do mnie do studio. Potrzebuję od ciebie twój telefon. Po co? Dowiesz się, jak przyjdziesz. Dawaj, no. Hej. A few moments later. Tak! Mocniej trzaśnij. Idzie, widzowie, specjalnie dla was! JJ-ka wpadła. Hey. Daj telefon. O co? Inaczej. Kiedy ostatni raz logowałaś się do Brawl Stars? No, tutaj widzą, powiedz. Być szczera, czy... Szczera. Nie pamiętam. Na oko. Rok, półtora. No właśnie, więc czas odkurzyć twoje konto, odświeżyć. Zobaczymy, co tam ciekawego na nim się znajduje. Ilu masz zadymiarzy, jakie sezony przespałaś i jakie nagrody masz do odebrania. Gotowa? Trochę tego będzie. Więc moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę dla JJ-ki. 10 tysięcy łapek i nagrywamy wspólnie kolejny odcinek. Do dzieła, a teraz zaczynamy. Jesteśmy już na koncie JJ-ki i za pierwszy dzień masz do odebrania Dropstar. Odpalamy. Ciekawe, ilu zadymiarzy mi brakuje. No zaraz zobaczymy, ilu uda nam się jeszcze trafić. Raz, moją dwa, nieobecność trzy, mogło się pojawić sporo zadymiarzy. Cztery. Bardzo rzadki tylko Star Drop, słabo. Okej, okay, pierwszy dzień za nami, bo teraz masz taki kalendarz, że logując się odbierasz nagrodę. Okej, okay, nagrody za sezon 16! Jak coś a mamy? Który jest teraz? 23, tak? 23, 22, 23. Troszeczkę cię nie było! No dobra, odpalamy! Sezon 16! Zostawcie łapkę w górę, żeby był jakiś zadymiarz. Koniecznie, uwaga! Super no. Nagrody! Super no, nagrody! No bo jak ja nic nie grałam, no to za to mam, co chciałam. Okej. Okay. Jest zadymiarz! Bonnie! Bunny! Strzelec wyborowy, pęczek nieposkromionej niszczycielskiej energii marzy, aby wystrzelić cię z armaty i polecieć prosto na księżyc. Bonnie! Okej, okay, do dzieła. Zacznij odblokować nowego zadymiarza. Kogo chcesz odblokować? Asza czy Hanka? Hanka! Dobra, kreweta, wybierz. Hanka mi się wydaje spoko. Do dzieła. Wow, co to za diamentowe monety? Teraz za te monety możesz sobie kupić skina. Zamiast wow, wydawać gemy, no. Błyskotki to są? Błyskotki, no. Fajne. 17 sezon! No i tak sobie... 95! Odblokuję sobie wszystkich zadymiarzy. Okej, okay, mocno, 500 błyskotek. Lecimy dalej, Liga Mocy. Znowu błyskotki! Znowu błyskotki! Czyli za darmo dostaję wszystko? Widzicie, ja nie muszę nic robić. Ja bo... Okej! Okay. To dlaczego nagrody były z 17, potem nic nie było, a mamy sezon, uwaga, 23. Rok Smoka. Okej, okay. Zobaczmy, co masz w sklepie. Karny zadymiarski za 39 zł. Tutaj masz Lunar Brawl Stars. Za darmo! Wow! Troszeczkę tego jest, dobra. Wow! Wow! Okej, okay. Ale oczywiście na początku trzeba wpisać kod Farel, ponieważ moi drodzy państwo, dzisiaj do zgarnięcia macie 170 gemów, czyli tą ofertę za 59,99. Chcesz wziąć udział w konkursie? Napisz w komentarzu Zadymiara JJ-ka i wejdź do gry Brawl Stars i w sklepie z przedmiotami wpisz kod Farel. Albo wystarczy, że klikniesz w pierwszy link, który znajduje się pod tym filmem i kod Farel sam ci się wpisze do sklepu. Opcja dla leniwych. Opcja dla leniwych, dokładnie. To co? Epicki pierw? Epicki drop? Epicki drop. No nie ma, kurczę, niestety. Kurczę. Największe prawdopodobieństwo, że wypadł zadymiarz, no to jest z legendarnego. Lecimy dalej. Okay. Uwaga. Epicki będzie kolejny. Zadymiarz. Bu! No monet. Niestety, 200 monet. Mamy jeszcze mityczny i legendarny, ale zanim to zrobimy, odbierzmy jeszcze sobie tutaj może nagrody, co? Ikona gracza. Ikonki gracza. Ikonka gracza. Ikonka gracza. Ikonka gracza. Ikonka gracza, ikonka gracza, ikonka gracza, ikonka gracza. I teraz zobaczmy, ilu ma zadymiarze, a później odbierzemy sobie kolejne star dropy. Dobra, co my tu mamy? Wydarzenia wow, do odblokowania. Wow, wow, wow. I uwaga, zadymiarzy. 56 na 76. Brakuje mi 20 zadymiarzy, jak mogłam do tego dopuścić? Nie masz Asha, nie masz Loli, nie masz Mandy, nie masz Macy. Ile fajnych dziewczyn jest. Tak, nie masz Perły, nie masz Larego and Lavriego, który... Niedługo dostanie nerfa. Nie masz Eve. Eevee, że nie masz Eevee. Nie masz Janet, Bustera, Greya, RTU, Willow, Daga, Chaka, Charlie, Miko, Chester, Cordelius i Kit. Trochę się ich nam zbierało. No, który ci się najbardziej podoba? Najbardziej mi się podoba... No. Mandy. Mandy? Mandy. Mandy to jest łuczniczka. Moja droga, tutaj możemy sobie odblokować jeszcze 500 punktów mocy.
I teraz pokażesz klasę. Pokażesz nam, jak się gra w Brawl Stars po latach. To jest jakieś duo, zapomniane wodospady. Ty pochodzisz za zapomnianych wodospadów. Więc, moja droga, który zadymiasz? Którym ci się najlepiej grało? Może daj mi tego nowego. Spróbuję tym nowym, co się odblokowałam. Hankiem? Bonnie! A, Bonnie! Dobra, wiesz w ogóle, na jakiej zasadzie działa Bonnie? Nie. To patrz, ci pokażę. Strzela darmaty. Arena treningowa. Już ci pokazuję, o co chodzi w Bonnie. Moi drodzy, czuję się, jakbym miał młodszą siostrę i tłumaczył. A więc tak, Bonnie jeździ taką armatką i ma dużo życia, kiedy jest w tej formie. Strzelasz z nią jak Piperką. Z daleka robi większy damage. Nie, taki sam ma damage. Ale pamiętaj, że ma tylko jedną amunicję, widzisz, nad głową. Jaki ult? Ult jest taki, że ona wyskakuje, uderza w ziemię, zadaje obrażenia, no i teraz podjazd. Bije jak Leon. Podjazd, okej. Ciu, widzisz? Tylko, no że ona rzuca 3, a Leon chyba rzuca 5 czy 4. I kiedy nabije ci się ult, może zmienić się znowu w Clyde'a. To jest Clyde, nie? Armatka nazywa się Clyde, a ona jest Bonnie. No i patrz, wjeżdżasz, podjazd! I rozjeżdżasz. Dobra. No dobra, czekaj, to może ulepszymy trochę, co? Masz tych monet. Okej. Niech będzie. Jeszcze ci gadżet kupię. Wydałeś mi wszystkie pieniądze? Za darmo masz coś, wow. Okej, tu ulepszyliśmy i dodam ci jeszcze tarczę. Serduszko. Tarcza, serduszko, gadżet. Szybkość ruchu przeładowania Clyde wzrasta o 30% na 5 sekund lub test zderzeniowy, bo oni skacze do przodu odrzucając wrogów, zadając obrotu. Weźmiemy. Dobra. Więc jak ktoś cię podjeżdża, to uciekasz, wybierz. Jedziesz! Oha! Ja ci będę podpowiadał. Dobra. Zaczynamy, gdzie są skrzynki? Ja bym radził ci atakować postacie, które są na blisko, na przykład tego chłopa. Ten, co jest na dole? Karla. Dobra, poczekaj, mają osłonkę. Musisz celować. Dawaj, na dół! Gdzie? Idziemy atakować! A nie ma skrzynek? Nie ma skrzynek tutaj na tej mapie. To jest taka jedna z gorszych map. Raz, dobra. Uważaj, bo... Dwa. Trzy. Uciekaj za skały. Cztery, jeszcze raz. Ult! Dobrze, z góry! Nie trafiasz mnie! Jest! Wow! Wielkie starcie od razu! Ja nie jestem na to gotowa jeszcze! Ale szybka gierka! Zamień się w armatkę. Dobra. No. Pokusuj krzaki. Dobra. Lewo. Tutaj go nie ma. Czyli siedzi gdzieś w krzakach. Może ten prawy górny. O, jest. To Brock! Daj go. Raz. Dwa. I bum! Po takim czasie numer jeden? I co, nie wierzyliście we mnie? No nie wierzyłem. No to teraz nagroda do odebrania. Rzadki. Zadymiarz. Z rzadkiego w życiu. Kolejny rzadki, bardzo rzadki i... Może coś być, uwaga. Podwajacze punktów doświadczenia, słabo. W takim razie... Odbieramy zadymiarza legendarnego? Mitycznego pierw. Ty naciśnij teraz. I... Taa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 
trochę znajoma postać. Akademia Brawl. A teraz regendalny za chwileczkę. Pierw może zagrajmy jeszcze mecz innym zadymiarzem. Co ty na to? Czym nie grałaś jeszcze? Kiełem nie gram i Otisem nie grałam. Kiełem? Dobra, ulepszymy troszeczkę Kieła. Kieł to jest brat Ems? Czemu? Tak wygląda. Ems jest mumią. On też wygląda trochę jak mumia. Nie wygląda. Pokażę ci, na czym on polega, ten kieł. Bo dawno nie grałaś kiełkiem. Kiełkiem nigdy grałaś. Nie grałam. Kiełkiem grałaś, ale nie kłem. Jeszcze jest kiełek. Aha. Patrz. On jest na blisko. Tak, ale on rzuca swoim butem. I w ten sposób nabijasz ulta. Raz, dwa, trzy. Nie? Cztery razy musisz trafić, żeby nabić ulta. I później podjazd. Robi taką szarżę. Skacze. Aha, okay. I odbija się od przeciwnika do przeciwnika. Zobacz na przykład, jak to będzie wyglądało, jakby kilku zadymiarzy stało w jednym miejscu. Pana to. Rozumiesz? Mhm. Mega mocno kopię. Drugi uinek będzie, zobaczycie. Jeżeli jesteś na blisko, no to i tak mocno kopiesz, nie? Więc warto mieć to na uwadze, więc podjeżdżaj postaci na przykład takiego... O, tu tego, no. Asza, poczekaj, jeszcze nie. Na blisko jak jesteś, dwa, jeszcze raz, musisz podchodzić do niego. Tak jakbyś bólem grała, na blisko, jeszcze raz. Dobra. O, życie. Prawo, Mandy. I porażka. Porażka pierwsza. Nie jest tak łatwo na blisko. Nic się nie stało. Czejka, nic się nie stało. Dawaj jeszcze raz. Musisz właśnie wybierać zadymiarzy tych, którzy cię nie zaskoczą. Na przykład Poco ci nic nie zrobi. Gdzie jest Poco? Dawaj Lole. Raz, dwa, jeszcze raz, trzy, okej. Okay. Bierz Cuba i do góry, uważaj, ją na daleko. Raz, dwa, ult. Dobra, jeszcze raz. Atak, jeszcze raz. Nie, podchodź. Dobra.
Jest okej, okay, jest okej. Okay. Nie mi się trudniej gra, szczerze mówiąc. No ale mam mocną kontrę. Dobra, dawaj na dół. Już masz ulta jak coś, więc jak ktoś będzie miał mało HP, możesz wjeżdżać. Na trzeciego, teraz, no go, nie traf! Co ty zrobiłaś w płot, uderzyłaś ultem? Dobra, dobiłaś na szczęście. Ty celuj, a nie, jest na klika wylecone. No, letko nie jest. Trzech zostało, dawaj na środek. Ty jesteś na blisko, więc tutaj będziesz królową krzaków na środku. Ult. Dobra, ładnie. Wielkie starcie, moi drodzy, to na mnie czeka. Na kogo czekam ja tak naprawdę? Może w tym krzaku zielonym po prawej. O, dobra, ośmiobitowiec, uważaj, bo on bije mocno na blisko. Ała! Wycaluj nim. Dobra. Teraz. Uważaj. Tą armatkę będzie mocniej bił. Ult. Dobrze. Jest! Jaka panika! Jestem zestresowana. Dobrze poszło i tak. No to czas teraz, moja droga, odpalić legendę. Może będzie w końcu dymiarz. Odpalaj. Proszę. I bum! 1000 golda tylko! Co to ma być? Jest? Co to ma być za niespodziewajka? Słabiutko. Tu mamy jeszcze golda. Odpalamy. Punkty mocy. Nie możemy tego przyjąć. Nie możemy. Za 19 godzin następny raz. Szkoda. Ale tutaj mamy jeszcze w karnecie kilka do otworzenia... Dropstarów. Klikaj. Rzadki. Bardzo. Epicki! Uwaga! 200 golda. Okej, okay, kredyty do Nity. Do Hanka tak naprawdę. Raz, dwa, trzy. Nic. Gold. Dobra. Pieniądze. Pieniążki i... I jeszcze raz. I... 50 golda. Ale lipa. Gdzie są moi zadymiarze? Dobrze, moja droga. Teraz jak wygrasz mecz, to masz razy dwa star drop, później trzy mecze i razy dwa star drop. Więc polecisz teraz gierkę. Zagraj Gromem. Grałaś Gromem? To jest postać, nie? Która rzuca. Ulepszymy troszeczkę. Grom polega na tym, jak Tick rzuca, tylko że jego bomby wybuchają w kształcie X-a. A ult? Ult polega na tym, że leci bomba wielka i tak się rozwala. Okej, okay, musisz tak, atakować postacie, które są na blisko najlepiej. Czyli El Primo, Poco, uważaj, bo Jessie i Penny, więc one na daleko są. O, El Primo tu jest, no, dawaj z nim. Bitkę od razu, hop. Hop. On ucieka przede mną. Dawaj, goń go. Ja jestem za wolna na to, żeby go gonić. Już tam zrzucaj, bo trafisz wtedy. Okej, okay, jeszcze raz. Dawaj. Jest okej. Okay. Będzie leciał w ciebie? Nie, poleciał do środka. Dawaj go. Raz, okej, masz to. Pierwszy frag, wielkie starcie, to do środek, rzucaj. Raz. On gdzieś tam jest, dwa. Uważaj, pan P, trafił cię, raz. Dwa. Nie podjeżdżaj mi, proszę. Dwa, musisz uciekać, bo on rzuci walizki. I ult. Tak! Dobrze, idealnie w tempo. Easy. Łatwo ci poszło. Oto teraz star drop. Bardzo rzadki. Słabiutko. Zasługuje na coś więcej. Epic i... Spray Doriko. Super. Został ci jeden winek, aby odblokować dwa kolejne dropstary, ale jeszcze mamy tutaj na trzech kreseczkach jakieś informacje. Co my tutaj mamy? Nagrody sezonu 17, 16, błyskotki, darowizna sprayów w przebraniu, 8-bitowiec, 49 dni temu, odbierz. Darowizna ikona gracza, odbierz. O Boże, darowizna odznaka przebraniu, 8-bitowiec. Co to jest? Ona... Patrz, ile tego jest! Niesamowite. Dzisiaj mamy jakieś urodziny, czy co? Darowizna 57 dni temu, ikona gracza, papryczka. Dzisiaj jest tłusty czwartek, więc tłuste nagrody odbieram. Tłuste nagrody, dokładnie. 105 dni temu sklep klubu został usunięty, aby zwolnić miejsca na nowe wydarzenia klubowe. Wszystkie monety klubowe zostały zamienione na 500 monet i... Odbierz. 500 golda. Okej. Okay. Lubię, jak pieniądze spadają z nieba. 105 dni temu. Zła królowa Pam. 105 dni temu. Zła królowa Pam. Patrz, ile tego masz. Mocne. Darowizna. Kolejna. 224 dni temu. El Primo. Odznaka. 286 dni temu. 3580 błyskotek. 286 dni temu. Darowizna. Odznaka przebrania. 8-bitowiec. Wirus. I tak dalej. Zobacz, Jesse, Max, Jean, Colt, Ems, 8-bitowiec. Niesamowite. 335 dni temu i 3 godziny. Darowizna, odznaka przebrania. Neko B, złota Neko, Tanuki, Jesse. Odbierz. Dziękuję. 343 dni. Sakura Spike. Co się dzieje? O,
Liga Pucharków się skończyła. 787 Patrz! 787 to jest, zobacz. Nie ma już żadnych nagród? Nie ma. Wszystkie odebraliśmy. Czas na ostatni mecz. Dobra, JJ-ka, widzę, że było grane kiedyś z Quickiem, ale nie do końca. Wybieramy. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Czemu go nie ulepszyłeś? Bo wystarczy ci tyle. Ale zagrasz teraz duo z randomem. Let's go! Przez niego przegram pewnie. Ta postać... Rzuca na daleko. Rzuca na daleko i przyczepia się jego atak do ziomka. Pamiętasz Squeaka? Tak. Wiesz, że to jest ślina Rafsa, która spadła z pyska i ożyła? Tam nikogo nie będzie, na dół. O, prawie! Stał! Dobrze, ale to nie ty go pokonałaś. Dobra, teraz to też nie ty. Uważaj, bo ktoś jest w krzaku na pewno. Raz, uciekaj. Auć. Dobra, kolejny strzał. Dobrze ci idzie. Jeżeli użyjesz gadżetu, to twoja kula leci przez całą mapę prawie. Dobra, trzy drużyny jak coś, więc spoko, loko. Dawaj go. Gadżet. Okej, okej. Poczekaj, teraz będzie rzut oponenta. No, go. Bum. Leżysz. Włącz sobie znowu gadżet. Żeś miała dalszy zasięg i teraz bula. Nie, ty masz płot, teraz. Dobra. Yes. Szybka akcja. JJ-ka, dwie bomby, chłop cztery. Ale to się wytnie. No i moi drodzy państwo, ostatnie star dropy. No nie udało się. Zanim otworzymy ostatni star drop, zostawcie łapeczkę w górę, 10 tysięcy łapek i nagrywamy z JJ-ką jakiś challenge między nami. Jeżeli chcecie to zobaczyć, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Lecimy. Stuk, 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 puk. No i rzadki. Monetki. Pamiętajcie, żeby brać udział w konkursie na 170 gemów, wystarczy, że klikniecie pierwszy link w opisie i potwierdzicie, że macie zainstalowane Brawl Stars. No dzisiaj to było tyle, trzymajcie się za dymiarze, hej!